Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, to jest oczywiście Wiesiu. No i cóż, za pomocą wiedźmińskich zmysłów musimy odszukać tutaj ciało ojca guślarza. O, tu widzę jeszcze... Są mglaki chyba. Nie, co to jest? Zgnilce. Tamten się pali, dobrze. Dobra, jeden wybuchł. Najłatwiej jest ładować je w grupie, bo wtedy same o siebie się rozpieprzają. Dobra. Pozbieramy, bo na pewno coś fajnego dali. Serce potwora, krew zgnilca. O, i tutaj jakaś skóra, także fajnie. No i zobaczmy. Widzę jakiś taki domek. O! To może być ojciec, ale jeszcze przedtem chcę zobaczyć, co to jest. Ej, panie! Z daleka od tej mgły, jak wam życie miłe! Lesław jakiś jest. No siema, Lesiu! A kto ty jesteś? Dobra, najpierw słuchajcie, gdzie był ten trupol. Tutaj. Bagno zakonserwowało zwłoki Jamroza. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. Wystarczy? Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. Wystarczyło. A tutaj ten Lesiu coś... Może zadanko jakieś małe coś? Chłopie, pobudowałeś sobie altankę na takim miejscu. Siema, Lesiu. Panie, uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. O. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jeno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek, ale jak się obrócił... Zobaczyłem, że ślepia mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów. Humanoid, lunarny tryb życia. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. Niestek i Tomił poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. Teraz nikt już na bagna nie chodzi, obóz stoi pusty, a tam taki torf jest, panie. Czarny jak smoła, tłuściutki i na opał dobry, i na... Pasjonujące, ale wróćmy do rzeczy. Zgaduję, że to ty wywiesiłeś w sztygarach zlecenie. Ano ja. Dobrze wiedzieć, że ktoś czyta te papiery, bo kopę jaj zapłaciłem pisarczykowi za pomoc. Mogę pomóc. Za opłatą. Się rozumie. Za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Gdybyś dodatkowo dał 15. Tyle to ja nie mam, ale może parę koron mniej was zadowoli. Ach, ty dziabongu, ty. No to 10. Tyle to ja nie mam, ale może parę koron mniej was zadowoli. Kurka wodna! Co to za targowanie? 6? Tyle to ja nie mam,
ale może parę koron mniej was zadowoli. Czyli 5. To jest masakra, no za słabo to targowanie. Tyle to ja nie mam, ale może parę koron mniej was zadowoli. Gościu, kurka jeden więcej dasz? Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie, zgadzam się. No Jezu, a mam 3 poziomy w tym ogłupianiu. No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd, tylko uważajcie. Ponad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy, drapie w gardło, ale tak, że udusić się idzie. Potwór z bagien to sobie zrobimy później. Kurczę, nie będę skakał po tym wszystkim. Tu jeszcze coś jest. Ale go użarła. Nie, rąbnął się w ten. Porozmawiaj z guślarzem. Dobra, gdzie pan guślarz jest? Tu coś jest ciekawego. A guślarz jest... tu. Wow. No dobra. To niestety, ale... płotka. Lecimy. O! Bo zresztą trupów się położyć. Boczak skóry wysyła! Niech papa jadaczką i nabij! Babok. Słuchajcie, nie odmówię sobie. Kurka wodna. Takie słabe rzeczy macie. Aczkolwiek tutaj napadli kogoś. A nic więcej nie widać. Polecimy dalej. Dobra. Tutaj jakieś chaty są, coś, ale nie zamierzam tego na razie plądrować. I tak odpuściłem plądrowanie w kilku wioskach. Ale zobaczcie, jak to fajnie to wygląda. Kurde, bela. Jest płotka. Zrobimy sobie screenshotika. Miecz widzę, trzeba naprawić. Ja zawsze kupuję, jak są te narzędzia do naprawiania, to kupuję, ponieważ to wychodzi dużo taniej, a prawdopodobnie czym wyższy poziom, tym jeszcze taniej. Tu jakaś chata jest. A tu będzie gdzieś drogowskaz. Co tak się gapi? Jak polazłam po prostu las? Jest. Naprawimy.
mieczolka. Gdzie to narzędzia kowalskie? Już dobrze. Idziemy do pana guślarza. Czyli wieś Konary nas interesują. No i dzisiaj chyba do Keiry. Zobaczymy, co tam bidulka. Panie guślarz, gdzieżeś pan jest? No kurczę. Zamiast czekać ładnie na mnie przy jakimś tam drogowskazie, to tu kozę obraca. Może kupię od ciebie jakieś coś? Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Najpierw towary. Potrzebuję kilku składników do eliksirów. Pokaż, co masz na sprzedaż. No właśnie. Czy masz jakieś takie tańsze jeszcze? Same po stówce. 900. Nie, myślałem, że mu coś przybędzie. O! 119. 130. Tu było za 70. Co to jest? Kupuję. Następne kupuję. To też, to też. O, 200 to już nie. No, chyba to się skończyły tanie. I tak wydałem full kasiory u niego. Będzie teraz pił za to. Dobra, starczy. I jedziemy. Znalazłem ciało twojego ojca i spaliłem je. Dobrzeście zrobili. On wróciłby po mnie. Jak to było z twoim ojcem? Naprawdę go zabiłeś? To był zły człowiek. Kiedyś guślarz się go bał, ale potem zmężniał. To, co ojciec robił matce, guślarz nie mógł na to patrzeć. Rozłupał mu łeb siekierą i utopił w bagnie. Ale ludzie wiedzieli. Duch pewnie już nie wróci. Dziękuję wam, Wiedźminie. Przyjmijcie to w nagrodę za pomoc. A jeśli kiedyś będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da wam wszystko za pół darmo. O kurka wodna! No za pół darmo to po kiego grzyba kupowałem przed chwilą po 70? No to panie guślarz. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Zobaczymy te twoje pół darmo. Potrzebuję kilku składników do eliksirów. Pokaż, co masz na sprzedaż. O, 96. Oczywiście ceny spadły. 116, 124. To co miał za 900, to chyba na 700 spadło. No dobrze wiedzieć, że tu się można zaopatrywać. Sporo jest... Te kamienie runiczne. Kamień runiczny Czernobóg. Czy ja w ogóle mogę to robić? Nie, wyprztykałem się z kasy mocno. Chociaż gościu chyba ma esencję wody. Tak. Po 134 zwariował. Alchemia. Czy coś ja teraz mogę już? Jedynie większy zielony. Dobra. Chyba nic więcej. Bywaj. Bywaj. Dobra. Czyli zadanie z dziadami. A ty może byś tu coś miał na takiego luźnego? Nie, już tu plądrowałem.
To lipa. Okej. Okay. Tym razem kontynuujemy. Przyjacielska przysługa. Odnajdź składniki zaginionego transportu, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Okej. Okay. Kontynuujemy zadanie dla Keiry, bo to jest 6 poziom, więc... Pokażcie, no. O, tutaj, Aleja Wisielców. A to pójdę tam. Z bucika. Lubię tak sobie polasać. Polasać, pohasać po lasach. Piękne pola. O! Zobaczcie, to są psy pierwszy poziom. Zobaczcie, jak nie będę się bronił, co one zrobią. Patrzcie. To są pierwszy poziom, totalnie pierwszy poziom. Kurczę. Podoba mi się coś takiego. Pół życia mi zabrały. Ja jestem poziom chyba z 10 już. Mam je na strzał oczywiście. Natomiast potrafią ugryźć. I co, paskudo? Mają mięsko, mięsko dobrze regeneruje. Weźmiemy sobie jaskółeczkę. Gdzież to niby jest? Jeszcze tam gdzieś. O, 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 o. Czy ja tego już nie robiłem? Bo ja tu byłem kiedyś już. O. Są potworesy. Utopce i baba wodna. Baba wodna jest niebezpieczna. Chyba że wiedźmin na piękne oczy ją zauroczy. Uwaga. O, babka, zobacz, jaki jestem piękny i przystojny. A widzisz. Serce potwora. Kurka, jak się ciemno nagle zrobiło, co? Może poczekamy do rana. 16:40 dopiero. Kurde, tak ciemno. Dobra. Gdzie to niby ma być? O, 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 jest jakiś ślad. Ciężkie, szerokie koła. Wóz kupiecki. Skupiecki i tą drogą. Okej, okay. Jak na Wiedźmina przystało. O! Tu coś już nie teges. Przez las. Dobra. Zjechał z traktu z dużą prędkością. To nie wróży niczego dobrego. O, napadli! No tak. Jadący samotnie przez Walen kupiec nie mógł dobrze skończyć. Nie mógł dobrze skończyć, ale jak coś tu zostało, to ja... Przesyłka dla Keiry. Jedna paczka się zachowała, ale nie wyczułam nic magicznego. Ciekawe, co na to Keira. Może bym sprawdził, co to jest. Ludzka. Stętnicy. Nie mogło odejść daleko. Tu coś jest. Dobra, zgnilec był. Chował się i czekał na pomoc.
nie nadeszła, jak to w Velen. Czajcie, jakie klimatyczne te list zaginionego kupca. Przeczytajmy. List do Yennefer. Gdzie jest list zaginionego kupca? Może to tu, fabularne. To jest przesyłka dla Keiry. A tu co jest? Gdzie jest? Jest to. Volker. Chłopie, ubiliśmy interes życia. Nie dość, że wyczyściliśmy cały magazyn, to jeszcze z potrójnym przebiciem. Klientka chce wszystko. Wina, białe, czerwone, różowe, mięso katoblefasa. Kurczę, więc jest mięsko katoblefasa. Piklowana wołowina, pieprz, cynamon, goździki, no wszystko, chłopie. Jedyny haczyk jest taki, że towar trzeba zawieźć do Velen, do wsi pod Gaję. Wiem, to niebezpieczne, wojna i w ogóle, ale pomyśl o pieniądzach. Załatwiłem już lewy glejt, z którym przejedziesz przez Pontar. A potem to już rzut kamieniem. Dasz radę, Klaus. Dzielimy się 50 na 50. No ale gdzie to mięso? To chyba ten potwór zeżar mięso z katoblefasa. Kurczę, naprawimy jeszcze. Dobra. 65, a jak jeszcze zużyję to? Nie mogę już. O. Zanieść składniki Keirze. Gdzie tu jest najbliższy drogowskaz? W ogóle, gdzie pani Keira? O, niedaleko. To polecimy z buta. Może po drodze coś się przydarzy? Kto wie? W każdym razie tego typu akcji jest w grze prawdopodobnie mnóstwo. Takich małych historyjek. Każdy gość to... wiadomo, z nim się wiąże jakaś tam historia. Dłuższa, krótsza, bardziej mroczna albo bardziej sielankowa, natomiast... no jest to ciekawe, no. Prawdopodobnie pozwala bardzo mocno zżyć się z tym światem. Mogę się założyć, że jak ktoś już kończy Wiedźmina, to tak naprawdę... no... jego odczucia są zupełnie inne niż wtedy, kiedy zaczynał. Ziółka jeszcze nie odrosły, szkoda, bo bym poszabrował. No dobra. Jak pani Keira będzie wdzięczna? Keira, kochanie. Gdzie ty jesteś? Czyżby na łóżeczku już? No. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewokorzenia, tylko... zagrzejesz sobie wina z goździkami? Widziałem, co było na wozie. Wykwintne mięsa, drogie wina, przyprawy z Zerikanii i za grosz magii. Powiesz mi, co knujesz? Lepiej. Pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. Nie innym razem, teraz. Zaintrygowałaś mnie. Dobrze, zaczekam. To siona dwór. Będziesz się przebierać? Potem, ale nie uprzedzajmy faktów. No idź przed dom. Dzięki za cierpliwość. Już prawie gotowe. A to co? Jakbym chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie. I nie przerywaj. Wykonek Wynkefi! Co się stało z trzecią myszką?
Zaklęcie ma 66,6% szans powodzenia, więc zawsze biorę jedną więcej. Tak na wszelki wypadek. To gdzie ona? Kaira, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o Kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrillę z Jarzeugl, który zaląkł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Błagam, ani słowa więcej o Zeuglach. A wracając do bajki o Kopciuszku, chciałabym wyrwać się z tych ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. Nowa. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Velen. Więc co powiesz na konną przejażdżkę w świetle księżyca i kolację? Jestem wiedźminem, nie żigolakiem. O Jezu, kto to wymyślił? Brzmi kusząco. Na tyle, że nie odmówię. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie. Zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. O tak. Nie krzyw się. Mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć. A o świcie wszystko wróci do normy. Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. No, to trzymaj się mocno. Gwella Glan! Jak ci się podobam? Dekolt niezaskromny? Co raz. Ja za to mogłam ci jeszcze zmienić kolor włosów. Zawsze wolałam przetynów. No trudno, na bezrybiu i rak ryba. O ty kokietko! No, to w drogę. Czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa! Naprzód! No dobra, żółtą kreską narysowane. Najpierw konna przejażdżka na koniach z czarnych myszek, znaczy białych. Ej, Kopciuszek, bo kark skręcisz. Spróbuj mnie dogonić! No przecież pierwszy jadę, dziołcha. Dziołcha, co ty? Ciekawe, czy też będzie takie okrzyki wydawała po kolacji. O kurde, co to? Włączyła szósty bieg chyba, kurczę. Dworek Utracjuszy. Ale tutaj nie byłem jeszcze. O, są jakieś romantyczne ruiny, coś. Może to tutaj. Górka, chyba nie. Zadanie tam było. O! Ale w lesie tak, nie na polance coś. Myślałem, że lepiej sobie radzisz na koniu. Zauważ, że jechałem na myszy. Dla kogoś, kto zwykle kłusuje na płotce, to nie powinno być chyba wyzwaniem. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam tych odczynników. Wyobrażacie sobie taka randka w środku lasu? Stół postawiony i dwa krzesła? Wołowina w cynamonie i goździkach, pieczony kapłon z szalotkami? Warto było się pofatygować. Polać ci białego, czy...? Czerwone wytrawne. Tylko niech wpierw poddycha. No proszę. Nie miałam cię za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmini jedzą szpik utopców i popijają wodą z kałuży. Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tuzin jaj tu, tuzin tam. Zresztą niedługo się odkuje. W jaki sposób, jeśli można wiedzieć? Wydaje mi się, że w Velen trudno zrobić karierę poza sektorem rolniczym. Prawda. Więc są dwie możliwości. Albo zacznę hodować rzepę, albo stąd wyjadę. No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Geralt. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda?
Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłaś. Te klatki, truchła, papiery. Nie zniszczyłem tej pracowni, jeśli o to pytasz. Nie widziałem powodu. Gdyby wyniki badań Aleksandra wpadły w nieodpowiednie ręce... Z drugiej strony kłomnica ma złą sławę, nikt się tam nie zapuszcza. A może nie ma się czym martwić. Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji. Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń nie jedno ma imię. To jak? Jakoś nie mam ochoty. Wybacz, jest ktoś inny, to jest interesujące. Aczkolwiek moja przeurocza Yennefer również folguje sobie w tej materii, muszę wam powiedzieć, więc nie zamierzam być gorszy. Twoja bajka, twoje zasady. Tak? To zamknij oczy i policz do 10. Raz, dwa... 3, 4. Dobra, wystarczy. Keira, chcesz się bawić w chowanego? Czemu nie? Takie zabawy. Coś tam jest. Okej. Jest szkoda. W butach akurat mogła zostać. Gdzie ten kopciuszek? Czyżby kąpiel? Znalazłeś mnie. Gratuluję. Mogę liczyć na jakąś nagrodę? Nic przy sobie nie mam, ale coś wymyślę. Wiesz, jak mówią na te konstelacje w Zarikani? Pewnie coś ze smokiem. Nie, ma inną nazwę. Trochę nieprzyzwoitą. Nachyl się, to ci szepnę do ucha. Egwane Lawr. To kurka, co to było? No. Keira, gdzie... Uśpiła mnie zaklęciem. Znaczy, coś knuje. Wieża na kłomnicy. Czyli trzeba się tam udać chyba raz jeszcze. Nowe zadanie dla dobra nauki. Ale to zadanie, moi drodzy, już wykonamy. Kurka, gdzie moje buty? No. Nie wiem, czy to te miałem możliwe. Kurczę. Na bosaka mnie zostawiła. No ładnie. Słuchajcie. Dalsze przygody Wiedźmina Geralta będą w następnym odcinku. Żegnam się z wami i do usłyszenia.